Dzień dobry. Kontaktuję się w sprawie pana. No i co w związku z tym? Pan jest osobą z rodziny, tak? Jestem. Pana. Ile będę powtarzał wam? Jak wygląda... A co pan robi? Czy pan, nie wiem, włącza i wyłącza nagrywanie? Tak, rozmowy wszystkie są nagrywane, proszę pani. Słucham panią bardzo. No dobrze, ale to pan włącza za każdym razem, kiedy ja mówię, a wyłącza, kiedy pan mówi? Nie. Nagrywam cały czas. Dobrze, proszę pana, jak wygląda ta sprawa spadkowa? Nie pani sprawa, jak wygląda sprawa spadkowa? Słucham dalej. Proszę pana, jest to sprawa firmy, tak więc pan jako... Proszę pani, ja powtarzam kolejny raz. Załatwienia sprawę, wnuczka. Kolejny raz powtarzam pani, że dopóki nie wyślecie mi żadnych papierów, które niby twierdzicie, że wysłaliście, ja wam więcej żadnych informacji nie udzielę. Zapiszcie sobie to na czole, bo już mnie wkurzają te wasze telefony i SMS-y po milion razy dziennie. Sprawa nie będzie załatwiona, będzie pracować. Sprawa zgłoszona jest, proszę pani, na policji i ja jutro, bo dzisiaj nie mam auta, tylko wstaję rano, jadę z powrotem na policję. Jeszcze pani chce coś wiedzieć? Pana, tak chcę wiedzieć, jak wygląda ta sprawa spadkowa. Nie pani sprawa. Powtarzam pani to ósmy raz dzisiaj. Proszę pana, nie dzwoniłabym, gdyby nie była to moja sprawa. Wie jest pani to sprawa, którą mam do wyjaśnienia. Gdyby to była poważna firma, to jest list polecony za potwierdzeniem odbioru, wysyłany, imię, nazwisko, adres zamieszkania, a nie dzwonicie po sołtysach i szukacie idioty, żeby wam jakieś namiary dał na faceta. Nie pani jest poważna? Ta rozmowa jest bez sensu. Jak pan załatwił? Wasza firma jest bez sensu. Wypierdala, kurwy zajebane.